Za głośno, nie? Czy jeszcze jedna ostra? Słuchajcie, to jest piosenka, którą napisałem, bo pocieszył mnie Jan Paweł II. Ja to parę razy już mówiłem, ale miałem piękny sen. Śniło mi się, że chodzę do czwartej klasy szkoły podstawowej i idę właśnie do szkoły. Mam ulubiony dzień, bo są dwa WF-y. Ulubiony przedmiot wielu chłopaków. I nagle budzi mnie żona, mówi: wstawaj dzieci do szkoły, dalej, chłopie, wstawaj, masz 7 dzieci, wstawaj. I z tego snu wróciła mnie jak to żona do rzeczywistości. I trochę poczułem lęk, jak tym dzieciom przekazać wiarę, jak być z nimi, jak im pomagać, jak ich wychować na ludzi. I wtedy przyleciał do Polski Jan Paweł II i po prostu powiedział: nie lękaj się, bo Jezus nie jest z nami tylko w Boże ciało. Nie jest tylko w niedzielę, ale jest zawsze. A szczególnie, kiedy mamy troskę o najbliższych i nie możemy sobie poradzić, on wtedy pomaga ojcom. Pomaga ojcom? Któremu ojcu Jezus pomógł, niech podniesie rękę. Dziewczyny nie podnoszą. Której mamie pomógł Chrystus, żeby urodziła? Ile razy? Cały czas nam pomaga. Nie tylko w świecie, i o tym jest ta piosenka. Nie lękaj się. Nie lękaj się, nie lękaj się, jestem przy tobie cały dzień. Nie lękaj się, nie lękaj się. Yeah.
przyjacielem, nie tylko w niedzielę. Jestem twoim.